Hej, hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Elir i witam w World of Warships. Moi drodzy, ostatnio pokazałem wam bitwę w kosmosie okrętami. Dzisiaj pobawimy się lotniskowcem, który jakiś czas temu odblokowałem, ale jakoś nie miałem, nie wiem, czy ochoty, czy czasu grać. Bardziej nie miałem ochoty grać w okręty. No po prostu nie miałem ochoty. Wracam do tej gry ze względu na to, że warto byłoby wam coś jeszcze pokazać z niej u mnie na kanale, zanim zostaniemy jakby wyzerowani i zaczniemy naszą zabawę już, że tak powiem, na poważnie zdobywać sobie wyższe tiery, wyższe poziomy. Oczywiście, tak jak mówię, cały progres, który teraz robimy, przy wyjściu z closed bety na open betę zostanie nam wyzerowany, będzie tak samo jak w przypadku czołgów, hard reset, wszystko zostanie przywrócone do poziomu zerowego i będziemy nabijać wszystko od początku i prawdopodobnie tym jest spowodowana moja aktualna, może nie niechęć, ale brak jakiegoś takiego przywiązania do tej produkcji, że chciałbym w nią grać cały czas. Fakt, że wszystko stracimy, no nie napawa optymizmem. Niemniej jednak chcę wam jeszcze coś pokazać z tego. Pokazywałem wam pancernik, pokazywałem wam niszczyciel. Straszne lamerstwo z mojej strony i pokażę wam również lotniskowiec, pierwszy lotniskowiec tego tieru. Znaczy pierwszy lotniskowiec, który możemy mieć, to jest czwarty tier. On tak naprawdę tyłka nie urywa, te samoloty są dość słabe w momencie, w którym lotniskowiec wyższego tieru, Independence, pojawia się na mapie ze strony przeciwnika, to trzeba kierować samolotami tak, aby nie natknąć się na myśliwce z tegoż właśnie Independence, gdyż nasze samoloty nie mają szans. Jest zbyt duży przeskok między samolotami jednymi a drugimi. Jak widzicie na ekranie, tak wygląda gra lotniskowcem. Oczywiście możemy sobie przełączyć na normalny tryb, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że samoloty, które posiadamy na pokładzie, wysyłamy do walki. Jak to oczywiście z lotniskowca. Jak wygląda ta sprawa? Po drugiej stronie również Langley. To są boty oczywiście. Dlaczego nie pokazuję gry z graczami? Dlatego, że właściwie nie wiem. Dobra, wyślemy wszystkie eskadry w jedno miejsce. Puścimy myśliwce i samoloty torpedowe w jedno miejsce. I oczywiście w tym momencie wygląda to po prostu jak zwykła gra strategiczna. Oczywiście możemy wysłać nasz okręt. Ojej. Pod jedynką mam chyba autopilot mode enabled. Pod jedynką mam chyba ustawione zmiany sceny i ten przeskok. No oczywiście was przepraszam, muszę to zmienić, zawsze zapominam. W każdym razie wracając do rozgrywki. Samoloty możemy przypisać na przykład myśliwcom obronę konkretnego okrętu bądź konkretnych samolotów, grup samolotów i tak dalej. Jest to dobre w przypadku, kiedy próbujemy się dobrać do... Zresztą nawet zrobimy to tak. To jest grupa trzecia i grupa trzecia zbombarduje. Poszukajmy ich lotniskowca. Spróbujemy wykończyć na początek ich lotniskowiec. Zapewni nam to przewagę w powietrzu. I tak jak mówiłem, myśliwce będą teraz pilnowały naszych samolotów torpedowych. Jest to świetny pomysł. Właśnie ze względu na... Dobra, przesuniemy go tutaj. W momencie, w którym zaczynamy atak, no mamy jakąś większą szansę na to, że nawet jeżeli myśliwce dopadną nasze samoloty torpedowe, to uda im się w jakimś tam stopniu, większym bądź mniejszym,
przeżyć. Tu niestety nie widzę lotniskowca. Chciałbym go dopaść, naprawdę chciałbym go dopaść. Zatem skręcimy sobie tu. Niech nasze samoloty sobie tutaj oblukają. Oczywiście możemy sobie zrobić widok z samolotów torpedowych. Czemu on jest jeden? Powinna być eskadra, no zatem gdzie jest reszta? Oczywiście widok z samolotów, jak widzicie, można zaobserwować, że samolot torpedowy nie posiada torpedy, więc... Aha, jest kluska. Jest kluseczka. Jest kluseczka. Ustawimy sobie w ten sposób. A tego ustawimy sobie w ten sposób. Niech go storpedują. Samoloty myśliwskie wyślemy do ataku na ich myśliwce. Niech się zajmą nimi. Chyba, że wcześniej oni się zajmą moimi torpedowcami. To nie będzie fajne. Dobra, mamy jedno zestrzelenie. Nasi tutaj zaczynają łapać przewagę. Co jest? Ja mam lekkie uszkodzenia. Tak, zostałem zaatakowany. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Jak tam torpedy? Okej, jedną torpedę dostał. Niestety tylko jedną. A, chociaż tu jeszcze lecą. Komputer próbuje unikać. Dobra, oberwał jeszcze jedną torpedą. Ja w każdym razie muszę się stąd zabierać. To dość zgrabnie. Oberwałem. Dobra, naprawiamy się. Jak to wygląda sprawa? Sprawa wygląda tak, że bardzo nieciekawie jest. Musimy się jakoś tutaj... Przepraszam. Silnik uszkodzony. I jeszcze płoniemy do tego wszystkiego. Samolotów torpedowych nie mam. Moi popłynęli gdzieś w cholerę. Przegrywamy z botami. Świetna sprawa. Moje samoloty są za daleko i nie zdążą mi pomóc. Znaczy łaski nie robią, bo jak ja zatonę, to i one nie będą miały gdzie wylądować. Ale zaczynamy przegrywać ze względu na kapa. Nie, raczej nikt nie zdąży wrócić. Ja tu mogę co najwyżej próbować manewrować. I to też tak raczej... wygląda nieciekawie. Może to był błąd, że próbowałem najpierw zatopić lotniskowiec, chociaż z drugiej strony uzyskanie przewagi w powietrzu byłoby chyba dobrym pomysłem. Facebook mi się chyba odzywa. Nie mogę za bardzo manewrować, nie mogę za bardzo nic zrobić. Mogę próbować, właściwie nawet nie mogę próbować uciekać. Dobra, tutaj samoloty są przeładowywane. Ja tu stoję, jestem zdany na ich łaskę. Naprawić się jeszcze nie mogę. Znowu płonę. Dobra. Cel trafiony, koło sterowe uszkodzone. Subcio. Ale przynajmniej mogę płynąć. Aha, on mnie tu już goni. Prawdopodobnie mnie dogoni. Chciałbym zdążyć jeszcze wystartować. Już oczywiście moje samoloty, znaczy moje... Aj, nieprawdy po lewo. Tutaj oczywiście płonę, więc za chwilę się to skończy dla mnie tragicznie. Chociaż jednego bym zatopił, no nie? No, już nie robiłbym siary. Mogę manewrować. Mogę próbować coś uciec. Dobra, czy samoloty tu mają zamiar się poderwać, czy nie? Czy nic z tego? Cały czas płonę, więc wesoło. Cały czas tracę życie. O, zaraz dostanę salwę i tak się skończy. Nie wiem, moje samoloty się w ogóle nie podrywają. O, matko święta. A, płonę, więc nie mogę się... O, dobra, już się skończyło. Przeżyłem.
Ale oczywiście zapomniałem, dlaczego nie wystartowały, bo w czasie jak samolot mówi, jak okręt płonie, no to wiadomo, że się nie wystartuje. Dobra, moi drodzy, to była taka słaba bitwa lotniskowcem, ale no pokazuję wam, jak to działa, tak? Zwykły RTS, wysyłamy samoloty, bronimy samolotami innych. I właśnie tak to wygląda. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Oczywiście nie zapomnijcie ocenić materiału i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Na razie.